Witam Marku, jestem Rafał. Będziemy razem. No właśnie, powiedz mi, co będziemy razem robić? Słuchaj, zdaję się na ciebie. Nie mam jakiejś galarety z powodu strachu. Kiedyś tak sobie wymyśliłem, że po 40 skoczyłem na bungee, a przed 70 ze spadochronem skoczę i właśnie tu dzisiaj jestem w tej sprawie. Generalnie tak z mojego doświadczenia wynika, że mało dziennikarzy jest tak szalonych, którzy decydują się na tak ekstremalne rzeczy. Myślę, że słuchając kiedyś listy i słuchając jej nadal co jakiś czas, w życiu bym nie wpadł na to, że się spotkamy w takim miejscu i że takie szaleństwa chodzą ci po głowie. No cóż, generalnie gratuluję. Koledzy się stukali w głowę, ale tak naprawdę to jest zasługa mojej przyjaciółki Guni z Tasmanii, która powiedziała, że jest takie miejsce tutaj, powinienem to zrobić, no i oto jestem. No to dziękujemy też jej za prezent. W takim razie cóż, widzimy się na pokładzie samolotu. Życzę mocnych wrażeń i bawimy się.
Tak jakbym zdejmij te kople. Jak? Zajebiście. Jakbyś miał to porównać z bungee? To nie, w ogóle nie można. Marku, gratuluję. Zdjęcie, znaczy ten... Ja co prawda nie wyskakiwałem z tobą, ale kolega jest w powietrzu, więc w zastępstwie. I to jest ten dyplom z paskiem? Tak, z czerwonym paskiem. Tak. Ja Damie również gratuluję. Dzięki, kolejnego skoku. Witamy w gronie lotów. Super.